W poprzednim materiale omówiliśmy temat lockdownu. Dzisiaj krótko omówimy afery, które miały miejsce podczas pandemii. Pierwszą znaną aferą była tak zwana afera maseczkowa, która wybuchła w kontekście zakupu maseczek ochronnych przez Ministerstwo Zdrowia. Okazało się, że ministerstwo zakupiło maseczki o wątpliwej jakości za ponad 5 milionów złotych, a te miały być wykorzystane w walce z pandemią. Co bardziej zaskakujące, zakupy te zostały dokonane bez należytej weryfikacji jakości produktów. To, co wzbudziło jeszcze większy skandal, to fakt, że za tą transakcją miał stać instruktor narciarski, będący bliskim przyjacielem rodziny ówczesnego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Według doniesień medialnych, osoba ta miała czerpać korzyści finansowe z tego kontrowersyjnego interesu. Co więcej, brat ministra zdrowia miał rzekomo ułatwić tę transakcję, a proces finalizacji zakupu miał nadzorować wiceminister Janusz Cieszyński. Ta afera maseczkowa wywołała wiele kontrowersji i poruszyła kwestię przejrzystości w wydatkach publicznych oraz uczciwości w procesach zakupowych, szczególnie w czasie kryzysu zdrowotnego. Kto odpowiedział za ten skandal? Nikt. Prokuratura rok później umorzyła śledztwo. Afera respiratorowa dotyczyła kontrowersyjnego zakupu ponad 1000 respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia od firmy należącej do handlarza bronią. Pomimo zawarcia umowy, firma dostarczyła jedynie około 200 respiratorów, co doprowadziło do zerwania kontraktu przez resort zdrowia. W odpowiedzi na te wydarzenia, Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w celu zbadania sprawy. Z doniesień medialnych mogliśmy dowiedzieć się, że firma Izdebskiego nigdy wcześniej nie zajmowała się sprzętem medycznym, a cena sprzedanych respiratorów była znacznie zawyżona. Dodatkowo Andrzej Izdebski figurował na czarnej liście ONZ za działalność związaną z handlem bronią na terenie Afryki. Kłopoty się pogłębiły, gdy okazało się, że mimo otrzymania zaliczki w wysokości 154 milionów złotych, Izdebski nie dostarczył w terminie wszystkich zamówionych respiratorów, a te, które dotarły, nie posiadały wymaganych atestów jakości. W lipcu 2022 roku pojawiły się informacje o tajemniczej śmierci handlarza bronią. Niemniej jednak prokuratura i tak wcześniej zdecydowała się o umorzeniu śledztwa. Po ogłoszeniu pandemii Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zakupie miliona testów na COVID-19 od koreańskiej firmy. Wartość tego zamówienia wyniosła 125 milionów złotych. Jednak z zamówionego miliona testów dostarczono jedynie 150 tysięcy egzemplarzy. Te testy antygenowe miały być przeznaczone do użytku w domach opieki społecznej, a ich główną zaletą miała być szybkość uzyskiwania wyników w ciągu 15 minut. Niestety, skuteczność tych testów budziła poważne wątpliwości. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia nie dostarczało wówczas żadnych informacji dotyczących procesu walidacji tych testów, czyli ich oficjalnego potwierdzenia jako wiarygodnych narzędzi diagnostycznych. Chociaż próbowano przetestować te testy w 3 warszawskich szpitalach, wyniki były niezadowalające. W tym samym okresie Ministerstwo Zdrowia odmówiło ujawnienia raportu dotyczącego procesu walidacji testów, argumentując to koniecznością zachowania tajemnicy handlowej. To zdarzenie podkreślało potrzebę przejrzystości w procesie zakupów i weryfikacji narzędzi medycznych w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia. Afera wybory kopertowe. Ponad 70 milionów złotych wyniósł koszt wyborów kopertowych, które się nie odbyły. Jacek Sasin zlecał zarówno druk kart, jak i składanie pakietów wyborczych poprzez państwowe spółki bez podstawy prawnej. Jakby tego było mało, w grudniu 2022 roku Sejm przegłosował ustawę Bezkarność Plus, która miała na celu chronić wójtów, burmistrzów i prezydentów przed skutkami bezprawnego przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców w 2020 roku. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Kto zapłacił za nieudane wybory? Oczywiście podatnik. Afera szczepionkowa. W 2023 roku w wywiadzie radiowym szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że Polska stoi przed perspektywą zniszczenia ponad 25 milionów szczepionek. Mamy ponad 25 milionów dawek. Co my z tym zrobimy? No, chciałbym powiedzieć, że mamy jakieś cudowne plany rozdystrybuowania tego wśród innych krajów potrzebujących. Czy... Ale to nieprawda. Ale to jest po prostu nieprawda i tutaj niestety ta perspektywa zniszczenia szczepionek, bo tak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, to nie jest tylko kwestia rozliczeń. Kolejnym kontrowersyjnym zdarzeniem było wydarzenie związane z pustymi szpitalami.
Sytuacja ta miała miejsce w Krakowie oraz innych częściach kraju, gdzie planowano utworzenie tymczasowych placówek medycznych dedykowanych wyłącznie pacjentom ze znanym wirusem. W Krakowie w hali Expo wybudowano jeden z takich szpitali o wartości 35 milionów złotych, jednak nigdy nie został on otwarty dla pacjentów. Patrząc na te wszystkie afery i kontrowersje, nasuwa się smutny obraz niestaranności i niekompetencji ze strony władz. Te wydarzenia rzucają światło na chwiejne fundamenty, na których opiera się zarządzanie kryzysem. Marnotrawienie ogromnych sum pieniędzy na bezwartościowe maseczki czy nieudane zakupy sprzętu medycznego pokazują rażący brak planowania i dbałości o finanse publiczne. Próby uniknięcia konsekwencji, jak w przypadku wyborów kopertowych, obnażają cyniczny sposób, w jaki pewni politycy traktują zaufanie obywateli. Te afery obnażają brak uczciwości, przejrzystości i skuteczności działań władz, co niewątpliwie powinno budzić obawy społeczeństwa. Wydaje się, że interesy polityczne i osobiste często przeważają nad troską o dobro obywateli.